Suwałkach ruszyła budowa pasa startowego z małą infrastrukturą lotniskową. Inwestycję za 27 milionów złotych wykona firma konsorcjum Prasco Weggarten. Pas startowy ma być gotowy do końca czerwca 2019 roku. Po certyfikacji lotnisko prawdopodobnie zacznie funkcjonować we wrześniu. Postanowiliśmy, że to będzie lotnisko malutkie, takie skrojone na potrzeby lotów takich okazjonalnych, czarterowych, pod potrzeby biznesu i pod potrzeby jakiegoś małego ruchu turystycznego. Pas startowy na suwalskim lotnisku będzie miał 1320 metrów długości i 30 metrów szerokości. To pozwoli na korzystanie z niego przez samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. W ramach inwestycji powstaną również płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania i infrastruktura techniczna. Docelowo ma też pojawić się stacja paliwowa. Budowa pasa startowego ma spowodować, że Suwałki staną się bardziej atrakcyjne zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i turystycznym. Chciałbym, żeby tych fabryk, tych zakładów pracy, również z zaawansowanym parkiem technologicznym było jak najwięcej, żeby właśnie to było takie dobre miejsce do biznesu. A jeżeli będziemy mieli mocną gospodarkę, to i to miasto będzie się dobrze rozwijało. Koszt budowy lotniska z miejskiej kasy w rozłożeniu na 2 lata to 11 milionów złotych. Do całej kwoty 27 milionów złotych dołożą się bowiem fabryka mebli Forte w kwocie 10 milionów. 6 milionów dofinansowania przekazały też władze województwa podlaskiego. Suwalskie władze myślą również o kosztach funkcjonowania lotniska, a te mają być minimalne. Pieniądze potrafimy liczyć i zawsze zanim przystąpimy do jakiejś inwestycji, do wydatkowania grosza publicznego, to patrzymy, jakie konsekwencje będą. Lotnisko, które powstaje w Suwałkach, będzie drugim lotniskiem lokalnym w województwie podlaskim. Tego typu lotnisko będzie w Białymstoku i później pod Olsztynem aż. To jest też nasza przewaga konkurencyjna w stosunku do innych samorządów, do innych miast, które są tutaj w tej części Polski północno-wschodniej. Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok uchwalili na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni. Koszt jego realizacji to 3 600 000 zł. Organizacje pozarządowe realizują w Suwałkach bardzo wiele usług na rzecz mieszkańców. Na przykład Centrum Informacji Turystycznej, organizacja pozarządowa prowadzi ośrodek wsparcia osób bezdomnych i nietrzeźwych, też prowadzi organizacja pozarządowa i jest bardzo wiele Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, organizacje pozarządowe współprowadzą kluby senioralne, tego jest bardzo dużo w naszym mieście. Nowością, która wprowadza ten program, jest utworzenie Centrum Wolontariatu Senioralnego. W ramach tego zadania wspólnie z organizacjami miasto będzie realizować program Złota Rączka skierowany do seniorów. Jednym z jego zadań jest pomoc osobom starszym w załatwieniu różnych spraw. Czyli pójście do urzędu, załatwienie jakiejś tam czynności urzędowej, bądź też pójście do apteki na zakupy, zarejestrowanie w przychodni, do specjalisty, do lekarza. Drugie zadanie realizowane w ramach Złotej Rączki to wykonywanie w mieszkaniach seniorów prostych prac naprawczych. Zawsze coś nam się psuje, są jakieś usterki, które trzeba usuwać. Na razie miasto szuka lokalizacji dla Centrum Wolontariatu Senioralnego. Są już pierwsze pomysły. Funkcjonowanie centrum mieliby się zaangażować sami seniorzy. Grupa tych seniorów, która jest aktywna, skupia swoją uwagę tylko na właśnie takich potrzebnych działaniach, występach kulturalnych, jakichś tam społecznych. Natomiast tutaj mi chodzi o taką pracę u podstaw, pracę na rzecz ludzi. Warto przypomnieć, że od 2014 roku władze Suwałk przekazały na rzecz organizacji pozarządowych prawie 13,5 miliona złotych. To jest średnio około 1% budżetu miasta. Niebawem rozpocznie się rozbudowa zespołu szkół technicznych w Suwałkach. Placówka zostanie dostosowana do nowoczesnych standardów edukacji dla osób kształcących się w zawodach branż budowlanej,
odnawialnych źródeł energii i mechanicznej. Nasze firmy, nasi przedsiębiorcy, pracodawcy potrzebują specjalistów, ludzi dobrze przygotowanych do wykonywania różnych zadań i do obsługi właśnie obrabiarek, różnego sprzętu, linii technologicznych. No i tutaj te kształcenie zawodowe powinno być podniesione na wyższy poziom. Żeby tak się stało, potrzebna jest solidna infrastruktura w szkołach przygotowujących do zawodu. Taka właśnie powstanie w Zespole Szkół Technicznych. Rozbudowa placówki przewiduje rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, funkcjonującego w jej strukturach. Przebudowany obiekt będzie przeznaczony do realizowania zajęć z kształcenia praktycznego oraz jako ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje. Projekt przewiduje też zakup wyposażenia i nowoczesnego sprzętu. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dofinansowanie będzie wynosiło ponad 3 600 000 zł.